rozmowie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, o którym dzisiaj w tygodniku Do Rzeczy Janusz Korwin-Mikke mówi: Broniarz powinien siedzieć. No i siedzę. Tak też. W całkiem dobrych warunkach. Pan Korwin-Mikke onegdaj przegrał z nami proces dotyczący swoich nieprzemyślanych wypowiedzi. Mhm. Widocznie jakby próbuje odreagować to wszystko. Nie słyszy pan już od rodziców: panie Broniarz, przestań pan, nasze dzieci nie mają, my nie mamy z nimi co zrobić? Nie, jeszcze od rodziców nie. Tego nie słyszę, aczkolwiek daję sobie sprawę z tego, że jednak to zmęczenie i cała ta atmosfera naprawdę jest problemem dla wszystkich. To nie jest tak, że my jesteśmy ze skały i impregnowani na wszelkiego rodzaju argumenty, ale z drugiej strony jest Wielka Sobota. Idę do mojego kościoła z pokarmami i tam nawet ksiądz mówi, że pamiętajcie o nauczycielach, bo oni nas nauczyli tabliczki mnożenia. Mnóstwo ludzi w tym kościele podchodzi i pomimo sytuacji jednak wyraża swoje słowa probaty. To jest bardzo miłe. Ja znam innego księdza, czytałem go sobie na stronie głównej Onetu, który powiedział, że wziął pan dzieci za zakładników. No tak, ale akurat ten ksiądz pewnie, to nie jest jego pierwsza i pewnie nie ostatnia wypowiedź. Nikogo za zakładników nie bierzemy. Przepraszam, to rząd, rząd traktuje te dzieci jako element karty przetargowej, bo przecież od 10 stycznia rząd wiedział o całej tej sytuacji. Próbowali policzyć nas, próbowali bagatelizować sprawę, sądzili, że to się rozejdzie po kościach, a tu nagle wybuchło i 8 kwietnia ponad 15,5 tysiąca szkół i placówek stanęło. To a propos tego czasu, miał pan taką chwilę zawahania, albo inaczej, był taki moment, kiedy się przygotowywaliście do ewentualnego strajku, że czuł pan, że może uda się bez niego? Chociaż chwilę. Znaczy sądziliśmy, że jest taki moment, kiedy gdy zaczynały napływać informacje, jaka jest skala poparcia, jaka jest skala wyników, jakie są wyniki referendum, że to może podziałać na rządzących jako element takiej chwili refleksji. No przykro mi, rozczarowaliśmy się, nie po raz pierwszy i pewnie nie ostatni. Rządzący nadal uznawali jeszcze w tej końcówce kwietnia, w tych pierwszych dniach kwietnia, że to się wszystko rozejdzie, że to jest nieprawdziwa informacja. Pani Zalewska mówiła wtedy, że to zaledwie 22% szkół i placówek do tego się zapisało, po czym nagle okazało się, że tutaj mamy 75%. Ale taka chwila refleksji, że ta statystyka jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, zgodna z tym, co sądziliśmy, patrząc na skalę poparcia, dla rządzących nie było żadnym argumentem. Czyli dzisiaj to jest tak, że albo oni zmiękną, albo strajk się nie skończy? No, pamiętajmy, że jest także ten element, który dzisiaj właśnie jest najistotniejszy. To są te szkoły, które weszły w spór zbiorowy, rozpoczęły strajk, a w których nie ma żadnego członka związku zawodowego, jakiegokolwiek, a którzy to nauczyciele mówią wyraźnie: my jesteśmy gotowi także do nieklasyfikowania dzieci, jeżeli strona rządowa uznaje, że nie warto z nami rozmawiać, albo w dalszym ciągu będzie nas karmiła tego rodzaju frazesami, czyli że dla wszystkich było, tylko nie ma dla nas. No to prawda, że dla wielu było, dla was jest, tylko nie tyle, ile byście chcieli. To inna sprawa. No tak, tylko że proszę zwrócić uwagę, że w tej eskalacji naszych oczekiwań myśmy raczej schodzili do dołu, aniżeli... No z tysiąca aniżeli, w dół, tak. To prawda. No. I strona rządowa konsekwentnie tego nie zauważa. Uważa, że to są wyobrażenia zdecydowanie ponad miarę. My mówimy, że zeszliśmy 10 miliardów złotych do dołu. To są ogromne kwoty. Ale jeżeli minister prezydencki mówi, że przecież polityk musi sobie zdawać sprawę z faktu, że decyzje tego roku będą miały skutki budżetowe w roku przyszłym, to ja się pytam, to gdzie był polityk w postaci Jarosława Kaczyńskiego czy pana premiera Morawieckiego wtedy, kiedy ogłaszano w ową sobotę cudów, że nagle wydamy w 2019 roku 21 miliardów, a w skutku przychodzą 40 parę. Ale trochę grup społecznych, które czekają na pieniądze, jest. To nie jest tak, że są tylko nauczyciele. Zgoda, ale zwróć uwagę na to, że ja nikomu nie zabieram. Broń Boże, nie chcę do nikogo, do niczego portfela zaglądać, ale taką najbardziej prorozwojową, najbardziej dynamiczną i perspektywiczną grupą zawodową, to jest cała sfera edukacji, i nauczyciele. Tylko myślę sobie, panie przewodniczący, trochę nabojów macie. Mieliście naboje w postaci egzaminów gimnazjalnych. Jakoś się udało je zrobić. Teraz macie matury za chwilę w maju. Nie wiemy, jak będzie. I jak słyszę, wspomina pan niektórych nauczycieli, którzy mówią: słuchajcie, możemy jeszcze nie klasyfikować dzieci do kolejnej szkoły, więc to prawie broń bardzo, bardzo, bardzo mocnego rażenia. Znaczy matury to jest rzecz, która będzie domeną Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Mhm. Zapewne nawet, jeżeli do tych matur dojdzie,
to taka liczba nadzorujących, jak przedmiotów gimnazjalnych czy ósmej klasy, będzie wystarczająca. No, jeszcze są księża i zakonnice. Leśnicy, katecheci, tak. Księża i tak dalej. Natomiast problem powstaje wtedy, kiedy pytamy, kto te egzaminy będzie sprawdzał, bo duża grupa egzaminatorów mówi, ja nie jestem zainteresowany podejściem do egzaminowania, do sprawdzania tych prac. Ale właśnie dlatego, że trwa spór zbrojowy, dlatego, że jesteśmy w fazie strajku. Ta grupa młodych nauczycieli z warszawskich liceów, która była w piątek u nas, mówiła wyraźnie, my jesteśmy w fazie strajku i nie przerywamy tego strajku na czas sprawdzania prac maturalnych. Wiedząc, czym to może grozić. Znaczy, wiedząc, czym to może grozić, ale rząd też powinien wiedzieć, czym to grozi. To nie jest tak, że myśmy dzisiaj ad hoc ogłosili strajk, który od jutra będzie miał miejsce. Jest pan dumny z tego, że on tak silnie scementował środowisko? Ja nie traktuję tylko w kategoriach indywidualnych, natomiast jako zjawisko rzeczywiście napawa to... Bo, przepraszam, dlaczego o to pytam? Dlatego, że wszyscy wiedzą i jak słyszą Związek Nauczycielstwa Polskiego, mówią broniarz. I tak jest od ilu lat? Nie, tak nie jest. Od 1998 roku, ale chcę powiedzieć, że wtedy byłem młodym 40-letnim mężczyzną. Ja jestem 41-letnim, wiem, że to już nie młodość. Hello. No to mamy różne granice. Ale myślę, panie przewodniczący, o tym, że wielu mówi tak, nawet nauczyciele, z którymi rozmawialiśmy, od lat 90. nie strajkowaliśmy, nawet nam przez myśl nie przeszło, żeby strajkować, a dzisiaj to robimy z pełną świadomością. Więc pan trochę protestów już widział, ministrów edukacji też pan przeżył wielu, mimo młodego wieku, ale to jest taki moment, w którym nawet rodzice są pod wrażeniem tego, że jest was tak wielu i tak nie chcecie pójść na ustępstwo. Ja powiem, że w 2017 roku, dwa lata temu, kiedy był strajk, on rzeczywiście był w porównaniu z obecnym wydarzeniem mało znaczącym, bo to było zaledwie 20% szkół. Natomiast teraz mamy sytuację taką, gdzie oprócz ZNP Forum Solidarności, która również bardzo aktywnie strajki Solidarności włączyła, nie, to są nasi koledzy nauczyciele, którzy mieli pełne prawo do zaprotestowania, nieakceptowania rozwiązań sugerowanych czy wdrażanych przez kierownictwo. To jest zdecydowana większość, to są nie nauczyciele, nie członkowie związków. I to powoduje, że po raz pierwszy uwierzyliśmy, że jesteśmy tak dużą grupą zawodową, która nie może mówić o sobie inaczej jak grupa silna, skonsolidowana, która decyduje o przyszłości tego kraju. Ile w tym jest polityki, a ile w tym jest merytoryki? To jest tylko i wyłącznie kwestia merytoryczna, bo nam nie wolno strajkować z powodów politycznych. Nie mówimy ale o jakości edukacji. Myślę o jednej rzeczy, że gdyby dzisiaj u władzy była Platforma Obywatelska, albo ktokolwiek inny niż PiS, bo dzisiaj tych, którzy chcą złapać jakoś, kąsnąć PiS, jest wielu. I zastanawiam się właśnie, czy z biegiem dni protestu nie będzie ten strajk odbierany właśnie bardziej w ten sposób, że oto, proszę bardzo, zbliżają się wybory do Europarlamentu, a mają strajk, więc wiadomo, że strajk gra na niekorzyść każdej władzy, więc możecie to też politycznie wykorzystać. No tak, tylko że rząd też wiedział 10 stycznia, że w tym roku będą wybory, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że rok 2008 to był ten moment okrągłego stołu pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który włożył naprawdę wiele wysiłku, wiele starań w to, żeby do tego okrągłego stołu doszło z inicjatywy notabene ZNP, że ówczesna władza, czyli Platforma, wiedząc jak nabrzmiewa ta sytuacja wśród nauczycieli, gasiła ją w zarodku. Nie czekała, aż to wszystko wybuchnie. Nie czekała, kiedy to ognisko przybierze już niekontrolowane kształty, bo ta już jesienna tura rozmów z udziałem pana ministra Boniego, jego rola tutaj była naprawdę trudna do przecenienia. Pani minister Szumilas pokazywała, że ówczesny rząd to rozumie. Ten rząd uważa, że nie, bo w sondażach mają poparcie. Ale z drugiej strony spotkań z Beatą Szydło trochę było. No tak. I to z tego, nie jest problem, niewiele... czy w pieniądzach, które ona przynosi, jest problem? Nie, ja nie personalizuję tego. Wydaje mi się, że problem jest w tym, że taka jest decyzja polityczna. Nie ustąpimy nauczycielom. Ale dlaczego? Bo inteligencja, a nie będziemy... Dzisiaj jestem po lekturze rozmowy z profesor Pawłowicz o inteligencji, więc zastanawiam się, na ile rzeczywiście to jest tak, że inteligenci strajkują przeciwko władzy, której nie lubią i dlatego ta władza mówi, nie mamy dla was więcej. Nie wiem, co pani profesor Pawłowicz może Nowatorskiego wnieść do dyskusji inteligencji, natomiast chodzi mi o to, że władza mówi, to jest tak duża grupa zawodowa, że każdy krok wstecz może powodować nieobliczalne skutki finansowe. Że po nauczycielach reszta, tak? Ale zwracamy także uwagę na to, że to jest atak nie tylko na nauczycieli. To jest nie tylko destrukcja jakby w kontekście tego zawodu. To jest niechęć do edukacji jako takiej. No i może to jest przesada z mojej strony, ale wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo negatywnie odnosi się do całego tego segmentu edukacji. A dlaczego nie zależy, miałoby im nie zależeć na szkole?
wydaje mi się, że jakby nie dostrzega w tej szkole tych, którzy mogliby być zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie nie dostrzega chyba roli edukacji jako takiego wulkanu, który jest w stanie w obronie swoich praw pracowniczych zaprotestować. Do tej pory byliśmy taką grupą no, trochę rozlazłą, trochę taką no, jak plastelina. Do wszystkiego się gotowiliśmy dopasować. Teraz nagle okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość zostało zaskoczone przez nas i nie bardzo wie, jak w tej sytuacji się odnaleźć. Co się stało, że nagle nie ma plasteliny w takim razie, zapytam? Dlatego, że doszliśmy chyba do skraju. Jeżeli okazuje się, że my jesteśmy krajem, który mlekiem i miodem płynie, są miliardy wydawane na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Czyli to jest zwyczajna złość na to, że inni dostali, a my też nie, powinniśmy nie. W takim razie? Prawo i Sprawiedliwość nie dostrzega moim zdaniem ogromnej roli, nie tylko reformatorskiej, ale inwestycyjnej, rozwojowej właśnie w sferze edukacji. Uznając, że jakoś to będzie, pani Zalewska zmarnowała 3 lata na jakąś chaotyczną pseudoreformę, ma rząd przekaz, że to się wszystko udaje, że wszyscy są zadowoleni, że wszystko jest policzone, że wszystko jest pod kontrolą, a tak nie jest. Więc my mówimy tak. Protestujemy w sprawie pieniędzy, bo inaczej nie wolno, ale mówimy generalnie, szkoła wymaga zmiany. I to radykalnej zmiany. Nie w osobie nowego ministra edukacji, tylko nowego pomysłu na edukację, a Prawo i Sprawiedliwość tego nie podziela. Tylko dzisiaj myślę sobie, panie przewodniczący, rodzice nas oglądają i mówią, dobra, ten tydzień krótszy jakoś przeleci, ale za chwilę będą matury. Co jest pan w stanie im dzisiaj powiedzieć? Od czego zależy ich spokój w domu? Żeby dzieciaki nie musiały z nimi iść do pracy, ale żeby mogły pójść normalnie do szkoły? Po pierwsze, po raz kolejny słowa ogromnego zobowiązania i to słowo dziękuję musi tutaj paść wobec setek tysięcy rodziców. Po drugie, przekonanie, że naprawdę nauczyciel, no rzadko, który wystąpił przeciwko swojemu uczniowi, swojemu dziecku, ale z drugiej strony, jeżeli my dzisiaj tego nie naprawimy tego systemu, to ta szkoła nadal będzie szkołą złą. Dziecko w szkole uczy się 6-7 godzin, wraca do domu, ma kolejne 4 godziny, on dłużej spędza w szkole i nad podręcznikami niż dorosły w pracy. To dziecko funkcjonuje w stałym takim właśnie kieracie edukacyjnym, a chcemy, żeby ono miało więcej czasu dla siebie, nauczyciel więcej czasu dla tego dziecka, żeby ta podstawa programowa, która jest istotą tego, co przekazujemy dziecku, a na jej treść nauczyciele mają niewielki wpływ, żeby ona nie była tak przebogata, żeby ten uczeń naprawdę nie gnał do przodu jak koń z klapkami, nie oglądając się na boki, żeby było więcej autonomii, więcej otwarcia, więcej nowoczesności, więcej krytycznego myślenia, więcej komunikacji w tej szkole, a tego nie ma. Jestem za, tylko zastanawiam się, jak patrzę na ten strajk, gdzie są te argumenty, o których pan mówi, te żądania, a gdzie są pieniądze, jak to podzielić? To jest pół na pół, to 2/3 do 1/3? Powtarzam, co jest najważniejsze? Nie możemy powiedzieć, że będziemy protestowali przeciwko podstawie programowej, bo strajk może być tylko w kwestiach pracowniczych, a więc pracy i płacy i pracy. Natomiast zwracam uwagę na to, że to za każdym razem wybrzmiewa, że tysiące nauczycieli na tych różnego rodzaju spotkaniach mówią wyraźnie, chcemy innej szkoły, szkoły nowoczesnej, bo my jako nauczyciele jesteśmy do tego przygotowani. Więc pytanie, dlaczego rząd nie podziela naszych ambicji? Dlaczego rząd te ambicje próbuje stłumić w zarodku i nie pozwala nam, nauczycielom, realizować tego wszystkiego? Ale co, jak będą więcej zarabiać, to będą mogli to realizować? Nie, to nie idzie w parze. Znaczy, idzie jeżeli w parze nie zmienimy prawo oświatowego, spokój duszy na przykład, ale... Jeżeli nie zmienimy prawa oświatowego, jeżeli nie odchudzimy tej podstawy, jeżeli nie wprowadzimy więcej autonomii dla dyrektora, nauczyciela, jeżeli nie pozwolimy z tego dziecka uczynić rzeczywiście podmiot edukacyjny wspólnie z nauczycielem, to my niewiele zrobimy. Tak, tylko sam pan powiedział, my możecie protestować przeciwko płacy i pracy, jakby warunkom pracy pracowników oświaty, czyli nauczycieli. I to teraz leży na stole. Natomiast zastanawiam się, ile i jaka droga musi być jeszcze przebyta od podwyżek do zmiany podstawy programowej? Musimy po pierwsze rzeczywiście... zmienić ministra edukacji narodowej. No, a zaraz wyjedzie do Brukseli, czego jej zaraz, życzę. Zaraz to będzie traktowane jako gest polityczny. Natomiast rzeczywiście w osoba pani minister Anny Zalewskiej nie daje gwarancji, że my cokolwiek w tej sprawie będziemy mogli zrobić. Po drugie, musi być przekonanie, że edukacja jest naszym dobrem wspólnym, że to nie jest dobro tej czy konkretnej partii. Każdy polityk panu powie, oczywiście edukacja jest bardzo ważna. Zażądajcie odejścia Zalewskiej i kończcie strajk. Znaczy, nawet Solidarność żąda odejścia Zalewskiej, natomiast zwracam uwagę na to, że odejście Zalewskiej w sensie materialnym niewiele nam pomoże, dlatego że ten proces unowocześnienia musi być jednocześnie skorelowany z przekazaniem większego poziomu decyzyjnego w ręce tych, którzy nie są politykami, którzy są fachowcami, którzy wiedzą, czego tej szkole potrzeba, jak zbudować nowoczesną szkołę. Więcej zaufania do nauczycieli, ale także większej otwartości na rodziców, bo oni też mają wiele naprawdę dobrych pomysłów, których nie mogą realizować, bo nie do końca ich miejsce w szkole jest zdefiniowane. A liczy się pan z tym, że ta cierpliwość ma swoje granice? Rodziców teraz.
Liczę się z tym i to stale bierzemy pod uwagę. Dzisiejsze spotkanie z licealistami też pokazuje, że to nie są ludzie, którzy są wyprani z emocji, którzy są tych emocji w jakikolwiek sposób pozbawieni i funkcjonują tu i teraz. I pewnie różne decyzje od wielu z nich będziemy się mogli spodziewać. Natomiast dajemy sobie sprawę z tego, że rzeczywiście sytuacja jest ekstremalna. Dobra szkoła zaczyna się od dobrego nauczyciela i chcemy, żeby ten nauczyciel był dobrze wynagradzany. I ja wiem, że to brzmi jak frazes, ale rzeczywiście nie przyciągniemy do szkoły najlepszych z najlepszych, jeżeli my będziemy proponować im taki poziom wynagrodzenia, jaki proponujemy obecnie. Wyobraża pan sobie sytuację, albo ma taki scenariusz też, nie wiem, który to już byłby plan, A, B, C, D, którykolwiek, że dzieciaki wracają po wakacjach do szkoły we wrześniu, a strajk trwa? Tak, jest to bardzo poważnie brane pod uwagę, dlatego że jeden ze scenariuszy mówi wyraźnie, że jeżeli zawieszamy ten strajk, to nie zawiesimy go w sposób bezterminowy, bo jeżeli wolą rządzących będzie to, że nie uzyskamy niczego, to nie znaczy, że my składamy broń, dlatego że rzeczywiście doszliśmy do ściany i tutaj nie ma się gdzie cofnąć. Więc dzieciaki nie mają promocji, są wakacje, wy zawieszacie strajk i odwieszacie go 1 września. To jest bardzo czarny scenariusz, taki radykalny, natomiast poczekajmy na to, co się będzie działo dziś, jutro, pojutrze, jakie będą zapadały decyzje, bo zakładam, że rządzący też mają świadomość tego, z jakimi emocjami mamy do czynienia. Ja przywołam to, o czym pani premier Szydło wie od przynajmniej 3 tygodni. To nie jest tylko i wyłącznie protest ZNP i Forum Związków Zawodowych. To jest przede wszystkim protest dziesiątek i setek tysięcy nauczycieli, którzy mówią, my nie mamy żadnej politycznej konotacji, nie działamy na czyjąkolwiek rzecz, nie aspirujemy do jakichkolwiek zaszczytów politycznych, my chcemy tylko dobrej szkoły, a rząd w tym dążeniu do tej dobrej szkoły wcale nam nie pomaga. Ma pan poczucie, że dzisiaj jak pan popatrzy na polską szkołę, to rodzice, uczniowie strajkują z wami? Tak, i chodzę nie tylko po ulicach Warszawy i widzę, jak szkoły są oplakatowane, oflagowane, jakie jest ogromne pole wsparcia ze strony rodziców, bo bez tego poparcia ten strajk by się nie udał, na pewno nie w takim stopniu, z jakim mamy obecnie do czynienia, ale chcemy rodzicom powiedzieć, że to jest naprawdę walka o dobrą szkołę, o taką najlepszą z możliwych z punktu widzenia naszych możliwości nauczycielskich. Dzisiaj, załóżmy, że jest tak cudownie, że rząd, tak jak pan mówi, patrzy, też się denerwuje, i mówi do Szydło, słuchaj, masz więcej, idź, dogadaj się z nimi, podpiszmy to porozumienie, niech zakończą strajk. I spełnione są postulaty płacowe, a jeżeli będziecie widzieli na stole już więcej pieniędzy dla was, to wtedy te postulaty o dobrej szkole, które pan tak często powtarza, będą głośniej wyrażane, czy jak? Wydaje się, że te postulaty są bardzo głośno wyrażane, tyle tylko, że one jakby nikną w kontekściowych spraw płacowych. Natomiast ta dyskusja pomoże i powinna wybrzmieć w kontekście tego okrągłego stołu, ale nie w wersji pana premiera Morawieckiego. Dlaczego? Narodowy jest idealnym miejscem. Jakby tam wszyscy usiedli, nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi mogłoby wam kibicować. I nie przy kilkunastu tysiącach osób. Wydaje się, że szkoła powinna mieć rzeczywiście do czynienia z jak najmniejszą liczbą polityków, a jak największą liczbą fachowców, którzy wiedzą, jak tą szkołę zorganizować, bo mamy mnóstwo pozytywnych doświadczeń na świecie. Chcielibyśmy tylko z wielu z nich skorzystać. To jak nie ten okrągły stół Morawieckiego, to co może stać się polem do rozmów? Mniejsze grono ekspertów, być może to grono, które nawiąże do 2008 roku i decyzji świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, bo on zdawał sobie sprawę z potencjału nauczycielskiego, wykazywał daleko większe rozeznanie tego środowiska, aniżeli dzisiaj rządzą, którzy nami rządzą. Szkoda tylko, że ten potencjał nauczycieli nie jest wykorzystany dla dobra i korzyści ucznia, bo naprawdę jesteśmy bardzo dobrymi nauczycielami. To nie jest frazes, to nie jest pustosłowie. Mamy najlepszych z najlepszych. Pozwólmy im pracować, ale także miejmy świadomość, że oni mają swoje rodziny, swoje dzieci, muszą te dzieci, te rodziny utrzymać, ale nie za 1800 zł na rękę. Co z majówką? Z maturami po majówce, przepraszam. Matury organizuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. No wiem, ona jest za to odpowiedzialna. To się uda, to będzie wygrana rządu, czy to będzie wstyd? Wydaje mi się, że jeżeli do matur dojdzie, no to pytanie, kto te matury sprawdzi, bo to, że one się mogą odbyć, jest wielce prawdopodobne. No tak. Natomiast to, że rząd nawet na siłę kolan dygniatając je przeprowadzi, to mam nadzieję, że nauczyciele tego nie zapomną. Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziękuję bardzo. Czyli 40 lat jest pan młody.